Witam serdecznie. Moi drodzy, w dzisiejszym filmie chciałem chwilkę pogadać o odpowiednim stroju na rower elektryczny, który zwie się inaczej e-bike'iem. Dlatego, ponieważ często dosyć widzę, jak właśnie e-bikerzy zasuwają drogą publicznie po 45 na godzinę, a bardzo często nie mają nawet kasku, co niektórzy. Już nie mówię z ochraniacza na łokcie, kolana czy rękawiczek z ochraniaczami na kostki. Oczywiście wszystko fajnie jest, dopóki się nie zaliczy gleby przy prędkości 40-50 czy 60 na godzinę. A gdy już takowa gleba nastąpi, to przy takiej prędkości nie skończy się to zbyt fajnie dla nas. No i dla roweru też będą jakieś tam zapewne uszkodzenia. Ale rower to tam może naprawić bez większego problemu, prawda? Ale już nasze ciało, jak się płomiemy i tak dalej, no to już będzie gorzej i będzie to bardziej bolesne i będzie trochę trwało. Dlatego pokażę Wam, jakie ja ochraniacze używam, dlaczego takie, a nie inne. Jeśli nawet na zwykłym rowerze nie mieliście kasku rowerowego do tej pory, jak i jakichkolwiek innych ochraniaczy, no to na początku, gdy kupicie właśnie taki zestaw ochraniaczy, kask i tak dalej, to będzie troszkę mniej wygodnie, mniej komfortowo. Będzie trzeba było się do tego po prostu przyzwyczaić. Ale gdy już się przyzwyczaicie, no to docenicie to, że lepiej mieć, być w to ubranym. Ochraniacze w momencie uderzenia kontaktu z czymś twardym, ziemią, na przykład czy z asfaltem, dużą część energii z upadku pochłaniają. Także minimalizują skutki i to w znaczny sposób. Także w tym filmku właśnie o tym chwilkę pogadam, zwrócę Wam na to uwagę. Pamiętajcie, by jeździć bezpiecznie, ostrożnie, na rowerach elektrycznych i odpowiedzialnie. Także chyba to tyle, no i zapraszam do dalszej części tego filmu. Ochraniacze na kolana i piszczele jednocześnie firmy Bluegrass. Wszystkie linki do tych części, do tych ochraniaczy, które tutaj widzicie, które użytkuję, podam w opisie filmu. Rękawiczki jakieś tam z ochraniaczami na kostki. Do tego okulary przeciwsłoneczne albo gogle, w zależności od pogody. Kask, to jest kask dokładnie motocrossowy, czy też nakłada. Nie jest to typowo, jak widzicie, kask motocyklowy, ponieważ typowe kaski motocyklowe mają bardzo mało wylotów powietrza i można się w nich ugotować. Dlatego też przy wyborze kasku zwróćcie na to, by miał odpowiednio dużą ilość wylotów powietrza. Tutaj widzicie, mamy całkiem sporo na górze, tutaj na przodzie. Jeszcze z tyłu. Dodatkowo elegancka, porządna, gruba wyściółka, zapewniająca dobrą stabilizację głowy i wygodę. Co tam dalej mamy? Rękawiczki podgrzewane elektrycznie. To na jesień, zimę, gdyż jak wiadomo, przy prędkości 40-50 na godzinę kierowcy, czy to motocykla, czy roweru elektrycznego w tym przypadku, odczuwalna temperatura jest średnio około 10 stopni niższa niż gdy stoimy w miejscu, idziemy, bądź idziemy 10-15 na godzinę. No i do tego jeszcze takie ochraniacze na lato na łokcie. Dodatkowo od razu zakup tych tanich ochraniaczy za 50-60 zł czy też 100. One są bardzo mało wygodne. Ich zakup mija się z celem. No i słabe jakościowo są, tak? Jakaś mocniejsza jedna gleba i generalnie się one rozwalają i będą do wyrzucenia. Sam to testowałem na swoim przykładzie, także jeśli chcecie oszczędzić czasu i nerwów, no to polecam Wam takowe tanie ochraniacze omijać z daleka. Jak nie chcecie wierzyć na słowo, no to oczywiście możecie przekonać się sami na własnej skórze. Ważne jest to, aby wybierając gogle na rower elektryczny, żeby miały one wyjmowane szybki. Też wiadomo, szybka się z czasem porysuje, zużyje podczas użytkowania i będzie do wymiany. Także to tyle, jeśli chodzi o ten filmik z akcesoriów, które warto mieć na e-bike'a.